Witajcie, witajcie. Słuchajcie, dawno mnie nie było, bo aż wczoraj. No to co, chciałbym jeszcze coś powiedzieć, prawda? Słuchajcie, byłem dzisiaj w pracy 12 godzin, no tak wygląda moja praca. Czas pracy 12 godzin, ale to wcale nie znaczy, że mój umysł się wyłącza na Boga, na Chrystusa czy Biblię. Jedni, przychodzi weekend, otwierają butelki, czy spędzają jakoś czas swobodnie przed telewizorem, oglądają kolejny sezon jakiegoś serialu ulubionego. Dla mnie ulubionym serialem jest Biblia, jest Bóg, jest słuchanie wszystkiego, co ma związek z tymi rzeczami biblijnymi, Chrystusem, moim powołaniem, tego, co zrobi dla mnie mój Ojciec Niebiański. Jak mogę się tym podzielić, jak mogę mu okazać wdzięczność, jak mogę to przetrawić. No i właśnie, widzicie, tak mi przyszła refleksja dotycząca trawienia. I odniosę ją do Biblii. Zaledwie kilka minut mi to zajmie. Podam wam dwa przykłady, jak nie studiować Biblii oraz jak studiować Biblię. A więc za początku, jak nie studiować Biblii? No na pewno nie przez pewne organizacje chrześcijańskie, religijne, które uczą, że ty praktycznie sam nie możesz sobie czytać Biblię i ją trawić dla siebie, ale musisz całkowicie bazować na pokarmie już przygotowanym przez tą religię, którą ci się daje, i masz tak ją rozumieć, tak ją trawić, jak ta religia ją strawiła. Tak samo, jeżeli słuchasz kogoś na YouTubie, jeżeli słuchasz mnie również, to tak, jak gdyby ktoś za ciebie trawił. I to właśnie podam ci tutaj przykład z przyrody. Są takie ptaki, nieloty, pingwiny. I z pingwinami jest tak, że to rodzic, bodajże ojciec, wyrusza na łowy, najada się bardzo ryb i jak gdyby ma je w żołądku na pół strawione. I wraca wtedy do tych swoich piskląt i karmi je, wymiotując zawartość na pół strawionego pokarmu swojego dzioba do dzioba właśnie tych piskląt. No może cię to brzydzi, ale na pewno to widziałeś. Mnie to tam nie brzydzi, ale sam fakt. Na pół strawiony pokarm zwymiotowany do dzioba swoich piskląt. Widzisz, to tak samo jest, gdy organizacja, religijna denominacja na pół strawi pokarm biblijny i tak jak gdyby swojego dzioba wymiotuje ten na pół strawiony pokarm do twojego dzioba. Czy to cię nie obrzydza? A więc właśnie, powinniśmy sami prosić o Ducha Świętego Boga na czas czytania Słowa Bożego. I oczywiście zgłębiać tę kwestię, jeżeli nie rozumiemy, przez internet, przez ludzi, którzy dogłębnie rozumieją tę kwestię, bo mogą ci nakreślić inne miejsca w Biblii, które bardziej precyzują tę kwestię. Ale właśnie, masz to sam trawić. Masz sam te kwestie zgłębiać, prawda? To teraz podam taki z przyrody pozytywny przykład, jak powinieneś się karmić Słowem Bożym. Może byłeś kiedyś w zoo i widziałeś żyrafę. No, żyrafa to też jest piękne stworzenie, bo głównie na co zwrócisz uwagę, to jej długa szyja. No i z żyrafą jest tak, widzisz, że ona tam sobie przeżuwa, ona naprawdę żyje długo. Powiedzmy jakąś tam słomę, czy co oni tam jedzą, to możesz widzieć taki gulb, który jest w tej długiej szyi tego pokarmu. I ten gulb tak schodzi w dół, tak gdybyś widział, że rzeczywiście połknęła, poszło to do żołądka. Ale za chwilę ten gulb tego pożywienia wraca z powrotem do szczęki. I znowu ta żyrafa to żuje i żuje. Po chwili znowu ten gulb spada w dół, jak gdyby znowu przełyka i za chwilę znowu wraca do szczęki i przeżywa. Tak samo pozytywny sposób podałem tutaj z przyrody, byś ty trawił Słowo Boże. Widzisz, do Słowa Bożego trzeba ciągle wracać. To nie jest tak, że coś raz przeczytasz i już wszystko wiesz. Ten pokarm
czytasz i trawisz, ale ten strawiony pokarm wraca ci znowu do, w cudzysłowie, duchowej szczęki i znowu jest pełnowartościowy. Właśnie tak masz studiować Biblię, masz do niej wracać, masz czytać to samo. Za każdym razem ta sama informacja, która wydawała ci się, że już przetrawiłeś, może być znowu jak najbardziej wartościowa. Możesz dostrzec nowe myśli, albo możesz się znaleźć w sytuacji życiowej, w której rzeczywiście te słowa będą dopiero dla ciebie działały. Dlatego taka krótka refleksja na noc. Tak jak mówię, 12 godzin w pracy. Lubię sobie wyjść trochę na świeże powietrze, jeżeli nie pada. Chciałem wyciągnąć psa, nawet pies nie chciał wyjść. Ale pomyślałem, że mogę kilka budujących, refleksyjnych słów dla was powiedzieć. Słuchajcie, ja życzę wam udanego weekendu. Jak zawsze, wszelkich błogosławieństw Bożych, jak i tego, byście lgnęli do Chrystusa i pozostali w Jego łasce na zawsze. Dobrej nocy.